Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Anna Brzozowska i na dzisiejszej lekcji porozmawiamy trochę o stereotypach. Ogólnie tematem naszej lekcji są stereotypy językowe na podstawie języka polskiego. No i właśnie o nich dzisiaj poświęcę dzisiejszą lekcję. Na początek chciałam jednak powiedzieć troszkę o języku, ponieważ jest on bardzo ważny w takiej komunikacji międzyludzkiej. Język kształtuje naszą rzeczywistość, no i to, co nas otacza. Dzięki temu możemy na przykład zawierać jakieś nowe znajomości, poznać kogoś albo załatwić jakąś ważną sprawę, na przykład w urzędzie czy gdzieś indziej. Dlatego właśnie jest on tak niezwykle ważny, no i po prostu musimy go pielęgnować. Oprócz tego, że mówimy tak normalnie, potocznie, oficjalnie, nieoficjalnie, tak powstaje bardzo duża gama przeróżnych stereotypów. A jeżeli nie wiecie, czym są stereotypy, no to w takim razie zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej lekcji. Będę miała dla Was dwa zadania na sam koniec, po wysłuchaniu już mojej lekcji, no i będzie prezentacja, żebyście też zobaczyli pewne treści, które chciałabym, żebyście sobie zapamiętali. Oczywiście w toku tej lekcji możecie sobie zatrzymać dany filmik i po prostu na spokojnie przepisać jakąś definicję, która po prostu Wam się przyda. Dzisiejsze stereotypy na dzisiejszej lekcji będą to typowo takie stereotypy polskie, które funkcjonują tutaj w przestrzeni publicznej, no i które po prostu większość Polaków zna, a ja chciałabym również, żebyście i Wy je poznali. Dlatego przejdźmy do prezentacji i spójrzcie na pierwszy slajd. Jest to po prostu definicja stereotypu. Chciałam ją Wam przedstawić. No i sam stereotyp wziął swój początek od greckiego słowa, od takiego zlepka słów. To mamy stero, znaczy stężały, taki twardy, no i typos, który oznacza odcisk. No i ten stereotyp, no to inaczej taki schemat poznawczy, czyli szablonowe przekonanie dotyczące jakichś elementów lub zbiorów świata rzeczywistego. Powstaje on przez skojarzenia pojęcia z pewną jego cechą lub jakimś zestawieniem cech i często funkcjonuje dłużej niż przyczyny jego powstania. Jeżeli ta definicja jest dla Was taka dziwna, może nawet niezrozumiała w niektórych aspektach, no to nie bójcie się, ponieważ moja dzisiejsza lekcja zawiera mnóstwo przykładów i na pewno rozjaśni Wam się to pojęcie stereotypu. Po prostu dzięki przykładom oswoicie się trochę z tym pojęciem. No i oczywiście na końcu będziemy wspólnie rozwiązywać zadania, które dla Was przygotowałam. Jeżeli mogę coś dopowiedzieć o samym stereotypie, no to zazwyczaj jest on dość negatywny. Jeżeli zwracamy się do kogoś i używamy w tym celu jakiegoś stereotypu, no to jest on tak 80% negatywny. Jednak istnieją również takie stereotypy neutralne, jak i również takie pozytywne. Przejdźmy teraz do kolejnego slajdu. No i tutaj mam dla Was taką mapę myśli, w której widzicie taki diagram, takie drzewko odnośnie stereotypu. Jak sami widzicie, tutaj stereotyp dzieli się na takie dwa typy. Są to stereotypy, które tworzą się na przeróżnych poziomach, no i tu mamy wypisane trzy, oraz stereotyp poznajemy w jakich sytuacjach. Najpierw przejdźmy do omówienia tego pierwszego. Czyli stereotypy tworzą się na poziomach. No i tutaj mamy poziom społeczeństwa. No i tutaj mamy taki przykład. Polak potrafi, Arab muzułmanin. Kolejny, czyli poziom określonych grup. No i na przykład zachowuje się jak blondynka, łysy w BMW. No i ostatni ten stereotyp, który tworzy się na poziomach, no to jest właśnie stereotyp poszczególnych osób. No i tutaj mamy dość obszerne przykłady, sami spójrzcie. Na przykład antypatia do jakiejś osoby może się przenieść na inne osoby wyglądające podobnie. No i na przykład rozłudka o mężczyznach. Wszyscy blondyni są niewierni, jak mój były mąż.
Czyli właśnie w tym ostatnim przykładzie z tą osobą z rozwódką, to jest takie generalizowanie. Czyli jeżeli ja zostałam skrzywdzona przez blondyna, no to wszyscy blondyni są źli. I takie właśnie generalizowanie to już jest właśnie taki inny poziom stereotypu. Czyli jeżeli ja zostałam skrzywdzona przez osobę o włosach rudych, no to ja uznaję, że te osoby są fałszywe. Więc jeżeli w moim życiu pojawi się jakaś osoba właśnie w kolorze włosów rudych, no to właśnie ja już od razu twierdzę, że ta osoba jest fałszywa, ponieważ ustaliłam sobie z góry taki stereotyp. Przejdźmy znowu do naszego slajdu. No i tutaj właśnie widzicie, że stereotypy poznaje się w. No i mamy przeróżne środowiska, w których występują te stereotypy. Pierwsze to jest środowisko rodzinne. No tu mamy na przykład: macocha nigdy nie zastąpi matki. Brudy pierze się we własnym domu. Co za ptak, co własne gniazdo kala. No i kolejnym przykładem takiego stereotypu to jest, który poznajemy w środowisku szkolnym. No i mamy tutaj takie przykłady, jak wiedza jest najważniejszym składnikiem wykształcenia. Nauczanie jest domeną nauczycieli. No i uczeń zdolny, ale leniwy. No i właśnie ten ostatni stereotyp ja bardzo często słyszałam w młodości. Jest mi on niezwykle dobrze znany. Ostatnie, kolejne nasze środowisko, no to jest właśnie środowisko społeczne. No i tutaj mamy taki przykład, jak chłopaki nie płaczą. Kolejnym przykładem stereotypów, który możemy poznać, to stereotyp w mass mediach. No i tutaj widzicie, są takie przykłady, jak stereotypy w reklamie. No i na przykład stereotyp idealnej kobiety w reklamach to najczęściej kucharka, sprzątaczka, matka, no po prostu taka żona od wszystkiego. Ostatnia grupa tych stereotypów, które poznajemy w danym środowisku, to jest w systemie politycznym. No i tutaj mamy wypisane takie stereotypy, jak wrogów politycznych i podstępny kapitalista. Spójrzcie teraz na kolejny nasz slajd. Tutaj mam wypisane dla Was najważniejsze cechy stereotypów. No i jak widzicie, są sprzeczne z faktami. Mogą być nacechowane pozytywnie lub negatywne, czyli to, co Wam powiedziałam na samym początku dzisiejszej lekcji. Są trudne do zmiany, są dziedziczone kulturowo. No i właśnie to są takie najważniejsze cechy, w obiegu których występuje dany stereotyp. Ponieważ jeżeli my wrośniemy w jakimś stereotypie, tak jak Wam powiedziałam, że rude osoby są uznawane za fałszywe i jest to przekazywane tak naprawdę z pokolenia na pokolenie, to potem już ta dana osoba tak wrośnie w ten nawyk, że będzie tak uznawała, że automatycznie uwierzy w to i po prostu będzie omijać szerokim łukiem osoby w tym kolorze włosów. Przejdźmy zatem do kolejnego slajdu. No i tutaj Wam przedstawiłam źródła przeróżnych stereotypów. No jak widzicie tutaj na tym obrazku, który Wam również tutaj wstawiłam, tak jak powiedziałam, zazwyczaj te stereotypy mają nacechowanie negatywne. No ja tutaj Wam przedstawiłam takie źródła stereotypów, no i te takie trudniejsze ja Wam spróbuję wytłumaczyć, no i sami zobaczycie, że faktycznie one zazwyczaj są uznawane za negatywne. No i tutaj pierwsze źródło to podniesienie samooceny. No i co to znaczy? Tutaj chodzi o to, że właśnie jeżeli chodzi o te takie negatywne stereotypy, no to żeby jakaś dana grupa, żeby poczuć się lepiej w jakimś towarzystwie, no to ona po prostu wymyśla jakieś takie negatywne stereotypy, żeby po prostu poczuć się lepiej. Tak jak tutaj mamy na tym obrazku, który widzicie na tym slajdzie, tak tutaj mamy całą grupę i komuś po prostu ta postać czerwona zaszkodziła i automatycznie, żeby ta postać, żeby ktoś poczuł się lepiej, to po prostu wymyślił sobie jakiś bardzo negatywny stereotyp na temat tej postaci. No i inni po prostu to podłapali i również z tego korzystają.
Kolejne źródło stereotypu to teoria z rzeczywistego konfliktu. No i bardzo często to się zdarza zazwyczaj w wojsku, kiedy mamy na przykład dwie grupy, które ze sobą o coś rywalizują. No i zazwyczaj ta jedna grupa, czy to słabsza, czy gorsza, to jest bez różnicy. Jedna z grup zazwyczaj sobie wymyśla różne stereotypy na temat poszczególnych członków tej drugiej grupy lub takiego ogółu. No i robi to tylko po to, żeby poczuć się, że są silniejsi, że oni dadzą radę, że po prostu, żeby wczuć się w to, że tamci są po prostu gorsi. No i zazwyczaj właśnie to funkcjonuje w domenie przeróżnych grup, ale bardzo często można się z tym spotkać na przykład w wojsku. Ja tutaj pozwoliłam sobie wypisać przeróżne takie zwroty, które używali po prostu żołnierze. I ja wam je teraz tutaj przeczytam. To są na przykład żółtki, Hitlery, wyznawcy szatana nawet się pojawiło, albo barbarzyńcy. Wróćmy do naszego slajdu. No i tutaj właśnie mamy przeniesienie agresji, no czyli to wiadomo, przeniesienie tej agresji, którą po prostu czuję na daną osobę. Twarzyzm. Twarzyzm może być dla Was dość niejasnym takim zwrotem, ale tutaj chodzi głównie o to, jak przedstawiani się są zarówno kobiety, jak i mężczyźni w mediach społecznościowych, a przede wszystkim w reklamach. Pewnie zauważyliście, że przedstawianie kobiet i mężczyzn różni się, bo na przykład ten twarzyzm polega na tym, że mężczyźni są przedstawiani zazwyczaj sama głowa albo po prostu od ramienia w górę i tak prezentowani są zazwyczaj. Natomiast kobiety, no to tu już mamy całe ciało prezentowane, aby po prostu ukazać te kształty. No i tutaj właśnie chodzi o to, że twarze są, to jest taki stereotyp, że kobieta jest powabna, że jest seksowna i, że ona po prostu przyciąga wzrok. Tak samo zwróćcie uwagę na przeróżne reklamy samochodów. Tam nigdy nie znajdziecie jakiegoś samochodu i jakiegoś przystojnego mężczyzny, który przy nim stoi. Zazwyczaj są to jakieś kobiety elegancko bądź seksownie ubrane. No to po prostu ma przykuć naszą uwagę, no ale to po prostu jest jakieś źródło stereotypu, że po prostu kobieta epatuje swoim seksapilem. Wróćmy do naszego slajdu i tutaj widzicie kolejne źródło stereotypów, czyli międzygrupowa asymetria językowa. No i bardzo często te stereotypy są tworzone na bazie tego, że po prostu członkowie danej grupy nie potrafią się porozumieć między sobą. I tu już dochodzi do jakiegoś szykanowania, wyśmiewania tej osoby. Właśnie na bazie tego powstają przeróżne niefajne, niedobre, niemiłe stereotypy. Kolejnym źródłem tego stereotypu to jest konflikt symboliczny, czyli tak naprawdę nie ma żadnego konfliktu, ale ktoś na siłę go tworzy, żeby po prostu się wyżyć na danej osobie. No i ostatnim źródłem naszego stereotypu to jest lęk międzygrupowy. No i tutaj właśnie chodzi o to, że to wszystko tak naprawdę łączy się ze sobą, że jeżeli jakaś osoba czuje się niepewnie w danej grupie albo po prostu czuje się zagrożona, wtedy ona po prostu to wykorzystuje i wymyśla jakieś negatywne spostrzeżenia, jakieś negatywne stereotypy na temat danej osoby tylko po to, żeby ją ośmieszyć i żeby ta osoba po prostu poczuła się lepiej. Ja teraz przejdę, tu mam taką notatkę odnośnie tych stereotypów. No i to jest takie badanie psychologiczne, które przeprowadzili amerykańscy psychologowie na grupie studentów. Właśnie a konto tych stereotypów, które są wśród nas. Chciałabym teraz, żebyście to wysłuchali. Posłuchajcie. Ja tutaj sobie tylko uporządkuję. Amerykańscy psychologowie przeprowadzili eksperyment, w którym przedstawili studentom fikcyjne akta sondowe i poprosili ich o wyrażenie opinii w tej sprawie. No i tutaj chodzi o to, że wcześniejsze zwolnienia opisanych w tych aktach przestępców, czyli po prostu oni przedstawili im fikcyjne akta danych osób, które zostały po prostu zamknięte w więzieniu. No i ci studenci mieli rozstrzyg, czy ich uwolnić, czy nie. Ale już o detalach posłuchajcie.
No i jeżeli dany przestępca pasował do takiego danego stereotypu, no i tutaj Wam właśnie przedstawię. Na przykład jest taki stereotyp, że Meksykanin dokonał napadu. No to właśnie ten Meksykanin, no oni się kojarzą z tym, że dokonują kradzieży. Właśnie funkcjonuje w przestrzeni publicznej taki stereotyp. No i kolejny, że Amerykanin z takich wyższych klas dokonał po prostu rabunku pieniędzy. No taki stereotyp również funkcjonuje. No i właśnie w tym badaniu ci studenci mieli zaznaczyć, kogo uwolnić z więzienia, a kogo nie. No i właśnie chodziło o to, że oni w ogóle nie brali pod uwagę tego, jak dana osoba się zachowuje w więzieniu, czy dostała jakąś przepustkę, czy się dobrze sprawuje, czy zaznała tam przyjaciół, czy jest w jakiejś resocjalizacji, tylko po prostu oni kierowali się tymi stereotypami. Że jeżeli Meksykanin dokonał kradzieży, no on się kojarzy z kradzieżami, no to niech on zostanie w więzieniu, nie wypuścimy go. No i właśnie jakie były wnioski? Już Wam tutaj przeczytam. Tu właśnie mam napisane, że ignorowali te indywidualne cechy zachowania, czyli to, co przed chwilą Wam przedstawiłam, że dana osoba jest kulturalna, że jest miła, że się zmieniła pod wpływem więzienia. Po prostu patrzyli tylko i wyłącznie na te stereotypy, które po prostu oni znają i które zazwyczaj są, tak jak wspomniałam, negatywne. No i psychologowie postawili wniosek, że jeśli dana osoba zachowuje się zgodnie ze stereotypem, to zakładamy, że ten fakt wynika z jej wewnętrznych predyspozycji i nie bierzemy pod uwagę innych okoliczności. No i to właśnie na tym polegało to doświadczenie przeprowadzone przez amerykańskich psychologów, że ludzie tak naprawdę ignorują fakt, jaka dana osoba jest, tylko po prostu kierują się tymi stereotypami. I teraz chciałabym znowu wrócić do naszej prezentacji, ponieważ jak widzicie tutaj na slajdzie, mamy przedstawioną taką strukturę stereotypu. No i zobaczcie. Mechanizm tworzenia się stereotypu w ludzkiej świadomości przedstawia taki model sieci skojarzeniowej. No i autorzy tego modelu zakładają, że pojedyncze informacje, czyli w tym wypadku te więzy, zapisane są w mózgu i ze sobą są powiązane i tworzą taką właśnie sieć skojarzeniową. Informacje składające się na taki węzeł podzielono na kilka kategorii. I tutaj Wam przedstawię te trzy kategorie. Pierwsza to są cechy definiujące, czyli takie, które determinują przynależność do danej grupy, na przykład, aby zostać zaliczany do grupy Polacy, należy być urodzony w Polsce, mówić po polsku, czy po prostu mieć polski paszport. Cechy charakterystyczne, nie definiują one kategorii, ale są ściśle z nią związane. Są to najważniejsze elementy stereotypowe. Przykładowymi cechami charakterystycznymi dla stereotypu Polska będą, że dużo pije, że jest religijny, że patriota. No i egzemplarze. Są to członkowie kategorii, z którymi osoba budująca stereotyp zetknęła się w swoim życiu. Mogą to być ludzie spotykani osobiście, ale także postacie telewizyjne, muzycy, postacie historyczne, czy nawet bohaterowie literaccy. No i takie przykłady takich osób, no to na przykład będą Lech Wałęsa, Jan Paweł II, czy Adam Mickiewicz. No i one właśnie należą do tej sieci stereotypowej takiego Polaka. No i są te jeszcze węzły sieci stereotypowych, są ze sobą powiązane w przeróżnych konfiguracjach. No i tak na przykład węzeł sieci stereotypu Polaka może być połączony z węzłem sieci stereotypu Rosjanina poprzez cechę charakterystyczną, że dużo pije. No i właśnie chodzi o te węzły, że one bardzo często mogą się ze sobą łączyć. Tak jak tutaj mieliście w przykładzie, że zarówno Polaka, jak i Rosjanina łączy to, że dużo pije, dlatego te węzły będą ze sobą po prostu powiązane. No i przejdźmy do kolejnego slajdu.
tutaj mamy napisane, że utrzymywaniu się stereotypów i uprzedzeń sprzyja zjawisko tak zwanej kategoryzacji społecznej. I już Wam tłumaczę, o co chodzi. Podział świata na kategorie my i oni sprawia, że ludzie chętniej podkreślają różnicę między grupą własną, no i grupą cudzą. To wzmacnia ich poczucie przynależności społecznej. O trwałości stereotypów decyduje również fakt, że są one łatwo dostępnymi, no tak zwanymi wygodnymi w użyciu schematami poznawczymi, umożliwiający szybką, choć raczej powszechną orientację w różnych sytuacjach społecznych. Są szczególnie przydatne przy niedoborze informacji. No i tutaj umożliwiają wypełnienie tak zwanych luk między różną wiedzą na temat danej osoby oraz przy ich nadmiarze. I dostarczają bowiem wskazówek ukierunkowujących uwagę na informacje ważne, upraszczają w ten sposób cały obraz sytuacji. Przejdźmy do kolejnego slajdu. Tutaj mamy kolejną definicję, no i parę przykładów. Stereotypy językowe dotyczą wszakże nie tylko grup społecznych samych w sobie. Rozmaite cechy i skojarzenia przypisujemy wielu elementom rzeczywistości. No i tu mamy taki przykład jak zwierzęta lub przedmioty. No i teraz będę Wam przedstawiała przykłady. Spójrzcie. Słowo koń kojarzy się z siłą, z wytrzymałością. Dlatego właśnie powstało dużo takich stereotypów. Tutaj mamy je wypisane. Jak zdrowy jak koń albo końska maść. Natomiast inne zwierzę, na przykład osioł, jest kojarzony powszechnie z głupotą. Dlatego nazywanie tak człowieka jest powszechnie kojarzone z obelgą. Tak, natomiast kojarzone jest z wolnością, kot ze sprytem, pies z wiernością, no a świnka z jakimś tam brudem, no i tak dalej. Takich stereotypów od zwierzęcych jest bardzo dużo. No i także tutaj mamy stereotypy utrwalają się także dzięki przysłowiom. No i tutaj mamy taki przykład. Polak i Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki. No i to właśnie sugeruje tę zażyłość między tymi dwoma narodami. No i kolejny, gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. Czyli, że kobiecie przypisana jest siła charakteru. No i tutaj ja mam dla Was kolejne takie badanie przeprowadzone przez psychologów, również amerykańskich, jest bardzo podobne do tego, które odczytałam Wam prędzej, ale posłuchajcie teraz tego. Jak wskazują niektóre badania psychologiczne, wpływ stereotypów tych przekonań ma postrzeganie danych osób zmniejsza się wraz z osobistą znajomością tych osób. Co oznacza, że im dłużej znamy przedstawiciela jakiejś tam grupy dotkniętej tym stereotypem, tym bardziej zwracamy uwagę na jego cechy indywidualne, na te cechy charakteru, niż tylko na ten wykreowany stereotyp ten danej osoby. No i tak jak mówiłam, ci amerykańscy psychologowie przeprowadzili pewne badanie, w którym właśnie przeanalizowali zachowanie personelu pewnego szpitala psychiatrycznego. No i właśnie sprowadzili tam pacjentów białych, jak i również czarnych. No i właśnie z dokumentacji medycznej wynikało, że biali i czarni pacjenci wykazywali dokładnie ten sam poziom agresji. Jednakże funkcjonowało takie przekonanie, taki stereotyp, że osoby czarne, czyli Afroamerykanin, jest powszechnie kojarzony właśnie z tą agresją. Dlatego właśnie w tym badaniu wychodziło na jaw, że biali są o wiele lepiej traktowani przez ten personel szpitala niż te osoby czarne. No i właśnie to wszystko wynikało z tego stereotypu, że właśnie osoba czarna, no to po prostu agresja. No i tutaj mamy, że psychologowie postawili wniosek, że brak informacji o danym pacjencie
lub kompensowy przy stereotypie przekonanie o jego agresywności, czyli tutaj właśnie mam na myśli te osoby afroamerykanin. Gdy jeden personel zaznajamiał się właśnie z tym pacjentem, poznawał jego indywidualne, właśnie niezgodne czasem z tym stereotypem cech charakteru, no i wtedy zmieniał stosunek już do tego właśnie pacjenta. Czyli i z jednego, i z drugiego tego badania, które Wam przeczytałam, które były przeprowadzone przez amerykańskich badaczy, przez amerykańskich psychologów, wyszedł jeden wspólny wniosek, że owszem, funkcjonują te stereotypy i one zazwyczaj są bardzo negatywne. Jednak one często nie pokrywają się z cechami charakteru tej indywidualnej osoby. Dlatego, co chciałabym Wam przekazać? Abyście tak ślepo też nie wierzyli w te wszystkie stereotypy i po prostu poznali daną osobę i to, jakim jest człowiekiem. A ja teraz chciałabym przejść do zadań. Przejdźmy do kolejnego slajdu. No i tutaj widzicie, mamy zadanie pierwsze. No i polecenie. Wskaż zdania zawierające przykłady stereotypów. No i mamy pierwsze. Rzeczywistość mnie przeraża. Drugie. Uważaj, jak jeździsz, baranie. Trzecie. Ten pies to owczarek niemiecki. Czwarte. Asia ubiera się jak artystka. Piąte. Zejdź mi z drogi. Szóste. Marek jest jej wierny jak pies. No i ostatni przykład. Szybka męska decyzja. Co jemy? Dobra, no tutaj mieliście wyświetlone te przykłady z tego zadania. Ja bym chciała, żebyście tutaj wcisnęli pauzę na tym filmiku, na tej lekcji i po prostu przepiszcie je sobie do zeszytu i spróbujcie sami samodzielnie zaznaczyć, które z tych wymienionych zdań jest przykładem stereotypu. A ja teraz po prostu sprawdzę. I jeżeli Wy zrobicie to zadanie, to po prostu chciałabym, żebyście znowu odpalili ten filmik i wtedy razem ze mną, razem to sprawdzili odpowiedzi. A teraz przejdźmy do kolejnego slajdu. No i tutaj widzicie właśnie odpowiedzi. Ja kolorem pomarańczowym zaznaczyłam stereotypy, no a zdania, które nie są stereotypami, są normalnie na czarno. No i jak widzicie, zdanie pierwsze, czyli rzeczywistość mnie przeraża, nie jest wcale stereotypem, jest to po prostu stwierdzenie. Kolejny przykład, uważaj, jak jeździsz, baranie, no to to już jest przykład stereotypu, no i to jest taki przykład stereotypu związany ze zwierzęciem, ponieważ powszechnie przyjęło się, że baran jest uznawany za zwierzę po prostu głupie, dlatego to jest taka obelga dla kogoś, kto po prostu źle pojechał. Kolejny przykład, czyli przykład trzeci. Tu mamy ten pies to owczarek niemiecki. I to również, tak jak przykład pierwszy, jest po prostu fakt, jest to stwierdzenie, że ten konkretny pies należy do rasy owczarka niemieckiego. No i kolejny przykład, to czwarty. Asia ubiera się jak artystka. No i tutaj, jak widzicie, zaznaczyłam to kolorem pomarańczowym, czyli że jest to przykład stereotypu. No i dlaczego? No bo mamy tutaj, że Asia ubiera się jak artystka. Jak artystka, czyli wiemy, że artyści ubierają się w taki sposób awangardowy, taki przedziwny, kolorowy. Dlatego właśnie Asia tak w ten sposób się ubiera i tak właśnie ktoś ją nazwał. Piąty przykład. Zejdź mi z drogi. No to jest oczywiście wykrzyknienie na kogoś. To jest taki krzyk skierowany właśnie do kogoś, kto w nieprawidłowym miejscu przeszedł na przykład przez drogę. No i to też jest dość powszechnie spotykane u nas w społeczeństwie polskim. Jest to po prostu nic innego jak po prostu wykrzyknienie. Przykład szósty. Marek jest jej wierny jak pies. No i tutaj mamy również stereotyp odzwierzęcy, tak jak było to w przypadku przykładu drugiego. Wierny jak pies, no bo powszechnie się uznaje, że pies to jest bardzo wierne zwierzę. Dlatego właśnie Marek jej nie zdradzi, jest wierny jej jak pies i ją mocno kocha. Ostatni przykład to szybka męska decyzja, co jemy.
No i szybka męska decyzja, no bo po prostu w społeczeństwie się przyjęło, że to kobiety długo myślą, dużo gadają, no a mężczyzna po prostu przychodzi, podejmuje decyzję, no i koniec, kropka. Dlatego właśnie taki stereotyp się przyjął, że szybka męska decyzja to po prostu podjęcie tej decyzji bardzo szybko. Ja mam dla Was jeszcze jedno zadanie. Spójrzcie na kolejny slajd. I tutaj widnieje polecenie. Połącz podane sformułowania z ich definicją. No, jak sami widzicie, jest tego troszkę. Też również zróbcie tutaj sobie pauzę w tej lekcji i po prostu przeczytajcie sobie te sformułowania, czyli te stereotypy znajdujące się po lewej stronie, jak i również ich definicje, ich wyjaśnienie, co one oznaczają. No i po prostu połączcie je ze sobą. Bardzo bym chciała, żebyście to polecenie wykonali samodzielnie. A ja je już teraz sprawdzę. Dlatego, jeżeli chcecie je rozwiązać, wciśnijcie pauzę i kiedy skończycie, to po prostu odtwórzcie znowu te lekcje. A ja teraz przejdę do rozwiązania. Jak widzicie, tutaj po prawej i po lewej, ja nie mam tego połączonego strzałką, jednak mam po lewej stronie stereotyp, no i po prawej jego definicję. No i sprawdźcie ze mną, czy macie prawidłowe odpowiedzi. No i zobaczcie. Stereotyp. Kochajmy się jak bracia, liczmy się jak Żydzi. No i definicją jest: nawet serdeczni przyjaciele powinni między sobą skrupulatnie się rozliczać. Kolejny typ stereotypu to mądry Polak po szkodzie. Uświadamia sobie po fakcie, że istniałemu mu złu można było po prostu zapobiec. Kolejny stereotyp to francuski piesek, czyli po prostu osoba wypieszczona, taka grymaśna. Kolejny stereotyp to ktoś siedzi jak na tureckim kazaniu, czyli po prostu słucha czegoś, nic z tego nie rozumiejąc. Czyli mam nadzieję, że ten stereotyp nie nawiązuje do Was i przynajmniej coś wyniesiecie z tej mojej dzisiejszej lekcji. Kolejny, chińszczyzna. Coś, czego się nie zna, no i nie rozumie. Ktoś udaje Greka. Doskonale o czymś wie, ale celowo udaje kogoś niekompetentnego. No i to tu była cała lekcja poświęcona tym stereotypom. Ja teraz już tak na koniec chciałabym Wam przedstawić takie stereotypy na temat Polaka. Czyli jak inne narody, ludzie z innych krajów widzą po prostu tego Polaka i jakie on tam ma stereotypy za granicą. Jak oni, kiedy słyszą, że o, idzie Polak, to co oni myślą na jego temat? I teraz mam to wszystko przedstawione w kolejnym slajdzie. To już jest ostatni na dzisiejszej lekcji, dlatego chciałabym Was prosić o skupienie, bo może to być dość ciekawe dla Was. No i widzicie. Pewne cechy są typowe dla narodu polskiego. Niektóre z nich są pozytywne, no a niektóre negatywne. W wielu krajach rozpowszechnione jest mniemanie, że Polak. No i tutaj mam wypisane je dla Was. Niektórzy uznają, że Polak, owszem, jest patriotą, no i że Polacy potrafią zjednoczyć się w trudnych sytuacjach. Inny taki stereotyp to, że Polak jest bardzo religijny. Albo kolejny, że Polak za dużo pije. Czasem twierdzi się, że Polak jest złodziejem. No i że Polak nie zna języków obcych. Istnieje taki stereotyp, że no, powszechnie uważa się, że Polki to piękne i eleganckie kobiety. No to już będziecie musieli wystwierdzić po poznaniu pewnej części kobiet Polek. No i istnieje również taki stereotyp, że Polak jest bardzo gościnny. Jak również myśli się, że Polacy lubią narzekać. No ja Wam mogę od siebie powiedzieć, że to jest oczywiście prawda. Lubimy narzekać szczególnie za kierownicą, kiedy jedziemy samochodem i wjedziemy w jakiś korek. No i ostatni, tu już stereotyp takiego typowego Polaka.
Polak jest przedstawiony jako taki zaniedbany rolnik, niemodnie ubrany. No i to już Wy sami musicie podjąć decyzję, czy Wy wierzycie w takie stereotypy i czy widzieliście jakiegoś Polaka, czy Wy myśleliście dokładnie tak samo. No i na ten moment to tyle, na ten moment to tyle ode mnie. Ja w tej chwili chciałabym Wam przedstawić zadanie domowe, z którym chciałabym Was zostawić i które mam nadzieję, że rozwiążecie. No i chciałabym na samym początku, żebyście Wy wypisali stereotypy, które Wy znacie, no i które u Was tam funkcjonują. No i oczywiście druga część polecenia to to, abyście po prostu stworzyli taki dialog, w którym będą przedstawione właśnie te stereotypy wypisane. No i oczywiście cały ten dialog musi być składny, no i musi być logiczny. Także mam nadzieję, że zrozumieliście, no, o co mi chodziło w dzisiejszej lekcji, że poznaliście parę takich polskich stereotypów, no i że po prostu poznaliście definicję. To tyle ode mnie w dzisiejszej lekcji i do widzenia.